W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych imienia majora Henryka Sucharskiego w Bolesławcu młodzież ma możliwość zdobywać wykształcenie na poziomie technikum i szkoły zasadniczej w wielu zawodach. Przygotowaliśmy bardzo ciekawą i atrakcyjną ofertę dla absolwentów gimnazjum i szkół podstawowych. Proponujemy kształcenie w zawodach, które wciąż są poszukiwane na rynku pracy, nie tylko lokalnym, ale krajowym i globalnym również. Ponieważ tak, dynamicznie rozwijająca się branża turystyczna i my proponujemy technik hotelarstwa, technik żywienia usług gastronomicznych oraz kucharz. Żeby tą branżę i inne branże obsłużyć, technik ekonomista i technik spedytor. Oczywiście proponujemy kształcenie także w zawodzie technik organizacji reklamy. Zawód i rozwojowy, i nowoczesny, i użyteczny w każdym dziale gospodarki. O wysokim poziomie kształcenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych świadczą przede wszystkim wyniki w nauce. Od kilku lat szkoła należy do czołówki bolesławieckich techników. Naszym atutem jest również to, że ta ciekawa oferta zawodów jest proponowana, proponowane kształcenie jest w dobrych warunkach. Mam na myśli stałą modernizację bazy dydaktycznej, ale także w naszej szkole najwięcej nauczycieli jest egzaminatorami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. To pozwala nam we właściwy sposób prowadzić proces dydaktyczny. Efektem tego jest szóste miejsce w województwie w rankingu perspektyw wśród techników. Chciałabym powiedzieć również, że staramy się wyposażyć naszych uczniów w dodatkowe kompetencje i kwalifikacje. W tym celu realizujemy różne projekty edukacyjne, projekt Czas Profesjonalistów, Kształcenie Zawodowe Szansą dla Uczniów, 7 szkół na szóstkę, projekt realizowany z Czechami, Firemki i te, które mamy nadzieję, że się zadzieją, bo aplikowaliśmy w tym roku o środki unijne w ramach programu Erasmus i Power. Te projekty pozwalają na zdobycie konkretnych, certyfikowanych umiejętności i kwalifikacji. Nasi uczniowie zdobywają potwierdzenia, że potrafią świetnie posługiwać się w programach specjalistycznych, zdobywają uprawnienia do poruszania się wózkami jezdniowymi, a nawet prawo jazdy. Szkoła umożliwia uczniom praktyki w najbardziej znanych hotelach, instytucjach ekonomicznych, bankach czy przedsiębiorstwach gastronomicznych w powiecie bolesławieckim i województwie dolnośląskim. Absolutną nowością, i jesteśmy tutaj jedyni w dużej okolicy, jest to, że prowadzimy klasę mundurową pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Otrzymaliśmy sporą dotację na sprzęt, na umundurowanie. Po raz pierwszy realizujemy projekt w ramach drugiej edycji, ale już aplikowaliśmy o kolejną, trzecią edycję. Klasa mundurowa to oferta dla tych, którzy planują swoją przyszłość związać z wojskiem, ubiegać się o przyjęcie do Wyższej Szkoły Oficerskiej lub przeżyć ciekawą przygodę i zdobyć certyfikat ukończenia szkolenia wojskowego prowadzonego według wytycznych MON. Kadeci odbywają szkolenia poligonowe, strzeleckie i medyczne. Ćwiczą sztuki walki i terenoznawstwo. Uczestniczą w zajęciach na basenie i siłowni oraz w obozach militarno-survivalowych. Decyzja o wyborze właściwej szkoły jest jedną z najważniejszych w życiu każdego człowieka. Powinna być podjęta w pełni świadomie i z najwyższą starannością. Każdy chętny może zapoznać się z naszą ofertą podczas dnia otwartego, który organizujemy 25 kwietnia, ale także w każdym innym dowolnym terminie. Mamy zgłoszenia od uczniów z różnych szkół podstawowych, gimnazjów, którzy akurat są w Bolesławcu w danym momencie i dla nich organizujemy spotkania z naszymi uczniami. Podczas dnia otwartego będzie możliwość spotkania się także z pracodawcami. To jest bardzo cenny kontakt, bo więcej można się dowiedzieć o zawodzie, o perspektywach zatrudnienia. I dlatego organizujemy taki jeden duży dzień, ale jesteśmy do dyspozycji również w inne wybrane, dogodne terminy. W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych imienia majora Henryka Sucharskiego w Bolesławcu działają liczne koła zainteresowań. Zawodowe, artystyczne, literackie, ekologiczno-prozdrowotne i językowe. Organizowane są zajęcia sportowe, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, konferencje, konkursy i imprezy artystyczne, a także pozaszkolne warsztaty edukacyjne. Szczegóły dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie szkoły.